I dzień dobry. Wybierzmy cokolwiek, idziemy, szukamy, chcemy się odnaleźć. Tu już widzę, jakieś coś się dzieje. Pisze kafeteria, bar, o coś, ktoś siedzi i coś je. Ja chcę coś zjeść. Nie wiem, gdzie jest miasto, chcę po prostu coś zjeść. O, tak to wygląda. Póki co wieje bardzo, to muszę wam powiedzieć. Jesteśmy nad morzem, może dlatego. Nie wiem. O. Pizzeria. No i może to być, no bo w pizzerii będą i krewetki i wszystko. O Jezu! A pan idzie na golaska, Boże! Pewnie nic nie słychać. Ale to nic! Kołek wieje! Jezu, fale, chodź tu, idziemy. Idziemy tu, o, do pierwszej takiej restauracji. Sobie coś zjemy. A jesteśmy w restauracyjce pierwszej, w tej. O, nie ma nazwy nawet, w tej. Tak wygląda karta. Ja wziąłam sobie piweczko. Piweczko mamy tutaj za 2,50 i 4 euro. I Desperados jest za 4 euro. Nie wiem, czy widzicie. Tutaj mamy tapas, czyli te starterki takie. Tak to wygląda, tak. Mam nadzieję, że wszystko widać. No i ja jednak chyba faktycznie się skuszę. Nie mają krewetek, co jest w ogóle dla mnie szokiem. Tutaj jakie mają rodzaje makaronów. No i jednak to jest w sumie pizzeria, więc wybrałam calzone. To jest tomato, mozzarella, ham, mushroom, egg. I cena jej to 14,50 euro. O, a Oliwcia moja bierze sobie tą barbacoa. I jest mozzarella, mincemeat, bacon, peppers i barbecue sauce. I kosztuje 15 jurka. A miejsce wygląda tak. Chyba w środku. A ja się muszę doładować. Dlatego tak. Dobra, najpierw wam zrobię na wloszka. Zamówiłam sobie calzone, myślałam, że będzie normalna. Ona jest folded, czyli ta taka zabudowana. Oliwcia ma z mięskiem jakimś w ogóle. Mega, ja lubię bardzo te takie cienkie ciasto. Nie wiem dlaczego, ale lubię. Jak jesteście w trakcie posiłku, ja nie wiem jak ja to ogarnę. Będą na mnie teraz dziwnie patrzeć, bo to wygląda jak porcja dla słonia. Jak jesteście w trakcie posiłku, to życzę wam smacznego. Ale ładnie. Chorzy, nie nagram. Aż drzewo wyschło. Zobaczcie, jakie drzewo. Ha! Jakie drzewo. Jaki drzew. Widziałaś, jaki drzew? Tu. Jezu! Zimno. Ale zimno. Ale fale Dunaju. O, jak pięknie. Czekajcie, muszę przechylić trochę. O! Jakoś muszę przechylić, tylko tak, żeby mi telefon nie spadł. Bardzo wieje i nie wiem, czy coś nagram w ogóle. Boję się. Boję się go puścić. Strasznie wieje, jak oni się kąpią w ogóle. Jak to jest possible, że oni się swimming robią. Patrzcie, tu wam pokażę. Są schody. Tak, ja im to pokażę. Zobaczcie. O! Tak wygląda! Tak wieje! Tak wieje! Ja przyjemnie wieje! Bardzo! O! Ta w wodzie! Jezu! Ciepła, ładna pogoda! O! I tak, tam chyba nie idziemy naokoło, bo chyba nie ma sensu nam iść tam naokoło. Nie idziemy naokoło, nie? Czy co? A gdzie jest to taka promenada, coś tak szło, taka co... Nie, taka na filmiku. Tam. Ale taka ta promenada, co się szło do Marine, tak, co ten filmik oglądałam. No, co mnie coś nie pasi. Ja chyba źle patrzyłam w filmik. Restauracja w podziemiach. O. I tak to wygląda, ale naprawdę jest chłodno. Chłodno po prostu. Idziemy do hotelu? Nie chce mi się iść tam. No do hotelu, nie wiem, zostawić zaraz niedługo walizki. Daleko i tak się nie od ten. Może jest, nie no, otworzyć to jeszcze nie. Ale zobaczcie.
wieje. Jest tak chłodno przez to, że wie, o, piesek zeszł. Się zesrał. Nie szło to delikatniej nazwać i powiedzieć. Musiałam to nazwać po prostu rzecz po imieniu. No powiem wam, że jest chłodno. No jest chłodno. Nie ma dzisiaj ładnej weather. Parapam. I co? Idziemy na te duże takie schody? Nie gadajcie. No na razie jeszcze nie jesteśmy na żadnym w ogóle deptaku. To nie jest ten deptak, co ja myślę. To nie jest to. Nie wiem, gdzie jest tamten. Ale jakoś znajdziemy. O. Ładnie to wszystko wygląda, tylko no... Drzewo. Drzewo na plaży. O, i pod drzewkiem można sobie siąść w cieniu. Ale ja nie rozumiem, jak się kąpią. Jak oni się kąpią. Nie rozumiem, jak oni mogą siedzieć tak rozebrani. Zaraz bluzę zakładam w ogóle. Nie wiem, czy tam idziemy naokoło? Ej, faktycznie te chmury wyglądają, jakby miało być, że deszcz spadnie po południu. No. Nie wiem, ale idźmy. Chodźmy w stronę hotelu, bo jak zacznie padać, to naprawdę będzie ciemniesznie. O, idziemy teraz. 15 tysięcy schodów. O, ta jeszcze mnie pcha. Jezu, jak mnie popchała. Prawie spadłam. A, wydarzenie roku. Nie, żartuję. Wydarzenie dzisiejszego dnia. Poszłam do męskiej toilet, bo nie wiedziałam, co to chy. A w sumie to mogłam się spodziewać, że chy to jest pani. Pani, bo ja poszłam tam. Ładnie. Mówię, że aż mi zimne koń. O, nie wiem, to żywe ptaki. Jaki ptak? Jaki ptak, żywy ptak. No dobra, trzeba tam wejść. Co jest? Wysoko jesteśmy. To ale przyszłyśmy. Dobra, żeby nie było, że ja tylko nagrywam. Czekajcie. Jak już nagrywać? O. Żeby nie było, że nagrywam tylko ten, ale siebie też nie, że ja też będę na filmie trochę. No, pomyliłam dzisiaj toalety. Nie pamiętałam, do jakiej mam wejść. Czy do my, czy do chy. I weszłam do chy. Chusteczko. Co, nie wyjdziemy tędy? Nawet mi nie mów tak. Czemu tak stanęłaś? Co? Wiem, gdzie to jest. A. I tam się idzie sam pojeść i tam jest ten port. To jest cała taka uliczka, taka jaka była. No właśnie, no i tak miało być, no. I to jest tam. Ty teraz mamy iść jeszcze? Czy tam? Jezu, nie tych schodów. O, tu ciepło. A tu jest fajnie, tu bym mogła stać. Ta ja. No. Jo, nawet nie wiem, gdzie doszłam w ogóle i chyba... Co my w ogóle poszłyśmy? Gdzie jest nasz hotel? Tak, jak wszystko wie, ja nawet ja się zgubiłam. No nie wiem. No tam przecież mnie tam prawo. Aha! No. To co, idziemy. Zmachałam się. Zostawię trochę tego filmiku, bo jak tak zacznę nagrywać, że wam będę nagrywać tak długo, to... To zaś będę wam to dodawać do dokąd? Do następnego co? Następnych wakacji, czyli tych, które będą w sierpniu. Czyli tu wcale nie tak daleko. Dobra. O, jak tu fajnie. Tu wam pokażę. A co? Zobaczcie, jak ładnie. Rowery. I się ładnie siedzi. I jest bilard. Fajnie. I żarełko. I pan drepczący. Czyli generalnie widzisz, bo ja chyba wpisałam sobie tam Costa Dorada, a nie kurde te Salo. A my jesteśmy w Salo. I chyba do tej Costa Dorada chyba mamy jeszcze jakiś kawałek. Ja sama nie wiem, bo ja nie rozumiem, o co chodzi.
Czy to te Salou, czy to już jest Costa Dorada, czy to jest po prostu, nie wiem. Nie znam się. To jest miasteczko i Costa Dorada to jest jedna część. Czyli ta Costa Dorada? Tak jak masz Lanzarote. I tam to jest Puerto, Puerto del Carmen. No. Aaaa. No. No, teraz już wiem. Ale i tak się zgubiłam. Farmacja. Chodziło mi o ten taki deptak. Patrzyłam na taki filmik na internetach i tam po prostu się tak szło taką alejką i wszyscy szli i po prawej, po lewej było wszystko. Było wszystko i sklepy, i sklepiki, i właśnie taka dróżka. No. I oprócz... O, fajne? Nie. Sama nie wiem, czy on fajnie. O, tak wystraszył. A nie chciał. I szczerze wam powiem, to jakbym teraz tu sama stanęła, to nie wiem, czy bym... A, tu, dobra, już teraz skumam. No, z góry zeszłyśmy. Dobra, już wiem. Ale to jest poplątane. Te w Hiszpanii bloczki wszystkie są takie podobne, że ja się zawsze mieszam. Tu byłyśmy. Pizzeria La Casa Nostra. Tam był bardzo ładny pan barman. No i teraz wracamy do hotela. A i tak nas nie wpuszczą do hotela. Niestety. Albatros. Ciekawa jestem, jaki nam pokój dadzą, bo jak nie z widokiem na morze, to ich chyba zjem. Odzywam się niebawem. Ojejo, hejo, wchodzimy do naszego rumba. Czekajcie, bo światło jest takie gdzieś tu. To jest światło, nie działa. A bo kartę żeś... Co się z tą... Jak to działa? A gdzie? Przecież się nie wsadza tu karty. Ty, to nie... Co się tu robi się, żeby się to zapaliło na przykład? Może tu kartę tu kliknij. Nie, kliknij tu kartę, może nie wiem. Się nie znam. Ale jakoś się to włączy na pewno, bo nie ma świateł. Nie ma świateł, czyli tu się coś włącza. Dobra, tak wygląda room. Spróbuj coś z kartą. Masz. Spróbuj kliknąć. Spróbujemy. Czy nie? A tu się jej nie kładzie? A połóż tu ją. O, prosto. Nie. O Jezu, pilot zepsuła. Nie no, coś musi się tu zrobić. Musimy ogarnąć ten temat. A jak? A, to chyba. No, no ta, jak nie wiedziała, gdzie kartę włożyć, ja nie wiedziałam w sensie. Dobra, super, mamy to. Mamy taką kuchnię. Dobra, zostaw, bo chcę zagrać. Mamy kuchnię taką malutką, mamy... O, Beko! Mamy... Okej. Nie wierzę. Co tu? Tak, telewizor włączył od razu. Lodówkę! Z lewem, wszystko koło siebie, taki malutki palnik, taki na dwa. A to? Czekajcie. Szafka, talerzyki, Jezu, jajecznicę możemy sobie zrobić. A to się... Oj. O, jak? Nie, to Jezu, ja bym to urwała. Dobra, rusterek. Słyszysz? Co? Woda się gotuje. Ciepło będzie. Łazienek jest taki. A te drzwi się zamykają? A, czyli nie ma tutaj lusterka. Dobra. Mamy tutaj shower. Aha. Wszystko poodkrywamy. A, wszystko drewniane, ale dziwne. To musi być... O, jakie... Dobra. No dobra, no Jezu. Co wymagać od hotelu trzygwiazdkowego? Czekajcie, bo teraz kufa... Nie mogę zamknąć, otworzyć. Dobra, tak to wygląda. Łazienka. Wchodzimy. Mamy ręcznik. Wystarczy. Śmietniczek. Zlew. Ruster, suszarka, mydło, boiler, ekebal i papier toaletowy, jeden na pół. No i tu o, i Oliwia jest tam w tym. No kurde, co to więcej trzeba? Tylko ciepło, żeby było. Łóżka są dwa. Tak wyglądają. Jedna lampeczka, więc je naprawdę dziewczyny i chłopaki nie trzeba. Sofa, można gości zaprosić. Muzykę trzeba tu włączyć jakąś, zaraz, na pewno. I pokażcie mi tylko widok. Ja muszę to... Jest! O, ptaki.
O wow! Ja tu mogę jeść jajecznicę. Oli, to jest chyba ten deptak. Mysza, patrzaj! I to chyba do tego porta idziemy. Ale czad, patrzcie. Tu pani też tam jest w tym, tam w pokoju. Hello! Ale fajnie! I tutaj mamy taki cały widok, piękny. W ogóle panorama jest, bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Haj! O, ale zajebiście jest. Patrz, widać ten, chodź, ten park ten, widać. Oli, zobacz! Te karuzele! Ta wie, zobacz, jakie to jest wielkie. Ona nie wie, co nam mówi. Ja nie wiem, czy to też jest karuzela, ale chyba nie, bo to już chyba nie jest taki duży park, to już jest normalna jakaś rzecz. Słońce mnie teraz razi, w sensie światło. Tu jest cały deptak, tu szłyśmy. I tam gdzieś zwątpiłyśmy i poszłyśmy po schodach do góry. Tymi schodami szliśmy do góry. Powinniśmy iść tam naokoło, gdzie wszyscy idą, tam i byśmy doszły tam do deptaka. Ja nie wiem, czy wy w ogóle teraz widzicie, ale tam jest ten deptak. I tym deptakiem się idzie aż tam do portu. Pięknie, podoba mi się bardzo, już mi się podoba. Jak już jestem w tym pokoju i jestem z widok, śmieszny ten budynek jest w ogóle. Mega śmieszny na żywo. W ogóle po całym tarasie można tu biegać. Mega śmieszny jest. Śmieszne w ogóle budownictwo, co to w ogóle jest? Ale pięknie, podoba mi się. Jezu, i tutaj jest jajecznice. Yeah! Super, super. No i dobra, my jesteśmy po jedzonku. Powiem wam tak. Nie mogę powiedzieć, że nie pojadłam, bo jednak mogłybyście sobie wziąć, na przykład moglibyście sobie wziąć takie 3 filety ryby, do tego na przykład bułka, trochę jakiejś tam kukurydzy, jakiegoś tam... Dziadek jak się śmiał. jakaś tam suróweczka, ale tak jak ja sobie wzięłam marchewkę i na przykład kukurydzę. I to był luz bluz, naprawdę. Muszę wam powiedzieć, że się tym mogli najeść. Naprawdę, nie ma lipy. Czekajcie, muszę opanować w ogóle tego sticka, bo to jest nowy stick i jeszcze go nie opanowałam, bo boję się troszeczkę. Ja idę to czasem samo. A, no to dobrze. Także teraz idziemy z Oliwcią tędy, co szliśmy, szłyśmy. O, jak się świeci ładnie. Jak ja lubię. O, tam wszyscy idą, faktycznie. Nie, muszę wam pokazać w drugą stronę, bo tu jest jednak lepszy widok. Teraz nie wiem, tam szłyśmy? Nie. Tędy dołem? Też możemy jakoś, no to chodź. Ale lepiej chyba, czy nie? No nie wiem sama. Ale ładnie! Mamy zachód sen. Nie, tu może nie idźmy, chodź jakoś tędy. Będzie trochę zasłonięte, bo ja nie chcę iść tak... Nie chcę być zaraz chora. Ale jak ładnie. Wow. Jak ładnie, jak ja lubię wieczorami, jak się tak wszystko świeci i jest oświetlone i to tak ładnie wygląda. No i spróbujemy dojść tam na deptak. Jak dojdziemy na deptak, to wtedy myślę, że włączę kamerkę drugi raz i wtedy wam więcej pokażę. No nie powinno wiać, no nie trafiłyśmy, jakieś załamanie pogodowe chyba mamy, ja nie wiem. Albo wybrałyśmy taką część bardzo nadmorską, gdzie naprawdę po prostu wieje. O, tu też, gdzieś tak chodzą. Też pewnie gdzieś się dochodzi. Odezwę się niebawem. Dobra, tak to wygląda. I tam będziemy szły, ale nie będę do was gadać, bo nie będzie nic słychać. Woo! Ale chlapło. Chlapnęło. Ale czad. Muszę tak jakoś przygotować, żebyście to widzieli. Jak fajnie chlapie! To fajnie też usiąść sobie. Snaczka zjeść, ale to chlapie! Ale... Czego? Ale fajnie, że zrobili tutaj takie przejście właśnie przy samym morzu. No, zajebiste to jest. Fajnie, no pięknie to w ogóle wygląda. Jakie są excited! Ale fajnie wygląda. Jaka bezczelna się zaśmiała, depcząc mi. O! Tak jak wygląda ładnie.
Wow! Ja cię kręcę. Nie wiem, lekko przerażające to jest. Wow! Ja! Ale czad! Wow! Wow! Ale czad! Ale teraz muszę siebie tu wsadzić, bo ja siebie wcale nie mam. O, o, tu mokro. Tak, tu jest mokro! Holy shit! Oh no! Oh nie! Wow! Wow, ale czad! Wow! Wow! Ale przygoda five! Ale czad! Shit! Ale zajebiście! Ale czad! Czad! Zachód, Oli! No? Trafiłyśmy na zachód z wami. Cudownie. Pięknie. Jak pachnie. Lubię ten zapach takich niby skałek, niby wody. Wiecie, o co chodzi? Fajnie tutaj tak czuć. Ładnie pachnie.